Dotarłem do muzeum. Jade wpadła w łapy Tahira i Raisa. Muszę ją stąd wydostać. Kiedy nazwałem cię tresowaną małpką. Ale spójrz na siebie, tańczysz dla naszej przyjemności. Miałeś dostatecznie dużo siły, by do mnie dołączyć, ale brakuje ci siły. Uznaj to za swego rodzaju ćwiczenie rozwojowe. Chodź, wynośmy się stąd! Jade, jesteś ranna? Nie ugryźli cię, prawda? Wszystko gra, naprawdę, tylko... Tylko daj mi chwilę. Ze słodką małą Jade nie jest dobrze, Crane. Została ugryziona wiele godzin temu. Próbowała to ukryć przed tobą. Jeden ugryzł mnie w nogę. Nie było o czym mówić. Raz jeszcze stajesz wobec trudnego wyboru, Crane. Twoja cenna skorpion zaraz się zmieni. Ale ty również. Kto otrzyma antyzynę? Które z was wyjdzie z tego cało, dożyje jutra? Musisz zdecydować. Jade, masz. Weź to. Nie. Daj spokój. Przecież moja jeszcze działa. Ty potrzebujesz jej bardziej niż ja. Crane. Chcę, żebyś obiecał mi jedną rzecz. Jak przyjdzie czas, to ty skręcisz mi kark. Co? Nie. Obiecaj mi! Jade, nie... Jade, gdzie jesteś? Jade! Musisz mnie wysłuchać, Crane. Crane,
Słyszysz mnie? Jade, gdzie jesteś? Jade! Wiem, że chciałeś mnie ocalić. Nie każdy zdecydowałby się oddać mi tę fiolkę. Ale teraz jest już na to za późno. Dla mnie jest już za późno. Przez chwilę winiłam cię za śmierć Amira. Chciałam cię zabić. Ale teraz... Teraz wiem, że to był jego czas. Czas, kiedy musiał odejść. Każde życie kiedyś się kończy, Craig. Nie ma sensu temu zaprzeczać. Przychodzimy na świat i w końcu umieramy. Nic nie może tego zrobić. Mój żołądek! Boże! Niech to się skończy! Tam były... Cholera, szlak! Liczy się tylko to, czego dokonamy w międzyczasie. Crane, ocal tych ludzi. Oni... Amir nie zmarnował życia, a teraz go nie ma. Rahim też nie. I jego też nie ma. Jeśli poświęcenie mojego życia może ocalić Haran, to tego właśnie chcę. Nie teraz!
Nie odbieraj mi tego, Crane. Urodziłam się za wcześnie. Lekarze nie wierzyli, że przeżyję. Ale walczyłam. Zmagałam się i ciężko pracowałam. I pracowałam, pracowałam. I zostałam mistrzem. Zostałam skorpionem. Odcisnęłam swoje piętno. Teraz nadszedł mój czas, Crane. Nie czuję nóg! Jasna cholera! Musisz mi pozwolić ocalić ciebie. Daj się ocalić. Nie. Do diabła nie. Nie zmuszaj mnie do tego! O Boże! Co ja zrobiłem? Przepraszam! Nie chciałem! Jedno z nas musi żyć, Kyle. Musisz tylko pamiętać, co mi obiecałeś. Po tym wszystkim, co przeszliśmy, ktoś wybrał za ciebie. Zawiodłeś mnie, Crane. Ty i ty! Wejdźcie tam i zabijcie ich! Porządek rzeczy, Crane. Zabij lub zgij, zjedz lub daj się zjeść. Zrobisz nie może tego powstrzymać. Nie możesz wygrać! Czemu tego nie rozumiesz?
Rais! Nie dowiesz się, chłopcze! Gdzie on uciekł? Nie uda ci się znaleźć Raisa. Sam cię znajdzie, kiedy będzie chciał cię zobaczyć. Widzę, że bolą cię moje słowa. Nie martw się, twój ból niedługo minie. Czas stykać, gnoju! Koniec będzie wtedy, kiedy ja powiem. No dalej, udaję teraz. Co ci wybiera? Nie skończyliśmy jeszcze. Tu jestem, no dawaj. No dalej, nie brniaj teraz! To kurwa bolało! Zaniec to, proszę! Gdzie się wybierasz? Nie skończyliśmy jeszcze! Jeszcze z tobą nie skończyłem! Koniec będzie wtedy, kiedy ja powiem! Jeszcze z tobą nie skończyłem! Tu jestem, no dawaj! Spróbuj szczęścia! No dalej! Nie peniaj teraz! Gdzie się wybiera? Nie skończyliśmy jeszcze! Nie!
Spójrz tylko. Za to umarła Jade, a teraz leży na ziemi jak śmieć. Raiz musiał to upuścić, gdy przede mną zwiewał, co? Szlak to tylko próbki tkanek. Gdzie jest druga paczka? Idź do diabła, Crane. Aha, jej. Mocno cię poturbowałem, co? To nie wygląda na rany, które się łatwo zagoją. No i? Więc zabij mnie. Nie, nie zasłużyłeś. Powinienem cię tu zostawić, żebyś zdychał długo i powoli. Tak? Czemu więc tego nie zrobisz? Bo nie zamierzam dawać ci choćby cienia szansy na zemstę.